Cześć, tu Iza Wojtaszek z Praca na wymiar.pl, strony, która pomaga stworzyć wymarzone życie zawodowe. Napisała do mnie Patrycja, mówiąc, czy uważasz, że 10-letni staż w firmie jest dyskredytujący. Miałam ostatnio taką rozmowę ze znajomymi i się wystraszyłam. Rzeczywiście, coraz częściej zmienność pracy jest postrzegana bardzo pozytywnie, jako pewna korzyść. Kiedyś mówiło się o tym, że zbyt częsta zmienność prac to jest bycie skoczkiem, a dziś mówi się bardziej o tym, że jeżeli ktoś nie zmienia pracy częściej niż co 3 lata, no to może się troszkę uwsteczniać. Dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie na obowiązki, jakie wykonujemy w danej pracy, to nieraz są one bardzo powtarzalne, bardzo schematyczne i traktują o bardzo wąskim wycinku rzeczywistości. I powtarzanie ich w kółko no, może nas czynić fajnym, lojalnym pracownikiem wobec danego pracodawcy, natomiast po pewnym etapie dla nas jako kandydata do pracy i w ogóle człowieka mogą wydawać się one nudne, monotonne, no i też na zewnętrznym rynku mogą nie być aż tak doceniane, jak to jest w obecnej firmie. Warto sobie sprawdzić swoją pozycję z perspektywy rynku pracy. Coraz więcej osób raczej ma dużą zmienność w swoim CV. Ja pisałam trochę więcej o tym w ogóle w książce Passetto za mało, czyli jak się spełniać, rozwijać i zarabiać, bo to jest taki ogólnoświatowy trend. Mówi się, że wiele osób ma tak dużą zmienność prac, że to, co się pojawia w nazwach stanowisk, to jest tylko ukośnik. To jest taka rola, ukośnik, taka rola, ukośnik, taka rola, ukośnik, że wielu z nas w ciągu życia pełni wiele ról, wiele prac, wiele zawodów tak naprawdę, że jesteśmy takimi ludźmi renesansu. Też są statystyki, które mówią, że wielu z nas będzie musiało przekwalifikować się kilka razy w życiu i też przebranżowić kilka razy w życiu. To oznacza taką zmianę 360 stopni w naszej karierze. I rzeczywiście te rzeczy się dzieją. Kiedy spotykam się z kandydatami, przeglądam ich CV, rozmawiam z nimi, to wielu ma tego typu trendy. Także jeżeli tutaj ci się rodzi jakaś lampka pomarańczowa czy wręcz czerwona, no to może być coś na rzeczy. Jeżeli czujesz, że sama gdzieś tam się nie rozwijasz do końca w tym, co w tej chwili robisz, no to może warto sprawdzić kontrolnie swoją wartość na rynku. Chociażby ćwiczeniowo postarać się o jakąś inną pracę, żeby zobaczyć, jak to jest oceniane. Czy potrzebujesz coś rozwinąć, czy potrzebujesz rozwinąć jakieś nowe kompetencje. To nie zawsze musi od razu oznaczać konieczną zmianę pracy, bo może się okazać, że możesz w pracy, w której pracujesz, po prostu pomagać innym w tym kierunku, w którym chcesz się rozwijać. Możesz postarać się o wolontariat, możesz na przykład pójść na jakieś kursy, możesz też projektować swoją pracę, czyli o ile oczywiście stanowisko ci pozwala, to wykonywać swoje obowiązki w taki sposób, gdzie będziesz się rozwijać, ale bez uszczerbku dla wykonywanych obowiązków. Natomiast, żeby to zrobić, moim zdaniem trzeba wiedzieć, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, co chcesz dalej robić i potencjalnie jaką pracę chciałabyś mieć. Jeśli oczywiście się spełniasz w tym, co masz, spełniasz się, rozwijasz, zarabiasz, czujesz satysfakcję, to myślę, że nie ma się czym za bardzo martwić. Niemniej z tą satysfakcją jest trochę tak, że łatwo być troszeczkę tak, że tak powiem, omamionym przez syreni śpiew bogactw, tak? Że czasem pieniądze czy różne wydarzenia w organizacji, w której pracujemy, zaślepiają takie nasze prawdziwe spełnienie. I warto się temu bliżej przyjrzeć, co tak naprawdę jest źródłem tego spełnienia. Czy to, że po prostu pracodawca nas przekupuje, żebyśmy jeszcze troszkę zostali i robili to czy tamto, czy jakieś różne teraz firmy wymyślają sposoby, żeby pracownicy zostali dłużej. No i czasem to nas zaślepia, więc zobacz sobie, co tam się kryje, czego konkretnie się wystraszyłaś, boisz, obawiasz w tym wszystkim, bo być może akurat trafiło to na twój podatny grunt na to, co już wcześniej gdzieś tam w tobie się działo, co cię już wcześniej zastanawiało i jest tam może ziarnko prawdy. I warto wejść na rynek i po prostu to sprawdzić, tak żebyś miała pewność. I jeżeli zdecydujesz się nawet zostać w obecnej firmie, no to żebyś wiedziała, nad czym dalej ewentualnie pracować. Albo po prostu, żebyś bardziej cieszyła się tym, co masz w tej chwili. Także trzymam kciuki, powodzenia. Mam nadzieję, że pozostali nasi słuchacze również wyniosą z tego dla siebie taki sposób na przetestowanie, czy warto już coś zmieniać, czy też nie.
Jeśli ten temat jakoś Was szczególnie interesuje, macie dodatkowe pytania, to bardzo proszę o zamieszczanie ich pod tym wideo na blogu www.pracanawymiar.pl/blog. Na tym blogu też możesz znaleźć wiele innych pomocy w temacie właśnie zdobywania pracy marzeń, projektowania swojej kariery. Po więcej też odsyłam do książki Pasja to za mało, bo tam jest omówione w sposób kompleksowy, jakie mamy ścieżki rozwoju poza zmianą pracy potencjalną, jak sobie tutaj właśnie projektować tą swoją karierę na własną rękę, jakie są trendy na rynku pracy. Także możesz się bardziej zainspirować, pogłębić ten temat, jeśli chcesz. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych wideo i na blogu. Cześć!